Witam serdecznie, moim gościem Adrian Marczyński, Prestige House. Tak jest. Prestige House dzisiaj zagrał prestiżowo. Bez wątpienia zagraliście kolejny fantastyczny mecz. Trzeba was chwalić, bo ta forma sportowa rzeczywiście wybitna. Jak dzisiaj zaprezentował się Whisky, jak zaprezentował się dzisiaj Prestige House? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Prestige House, no, stawialiśmy tak bardzo na defensywę też, jak je na atak. Chcieliśmy po prostu zagrać pewnie, nie stracić dużo goli i bardziej stawialiśmy to na defensywę i wyjdzie bardziej z ataku. No Whisky Bar, mocna drużyna bardzo, na to też wiedzieliśmy, że to będzie trudny przeciwnik, również dobrze grali, szybko piłką nawet, ciężko było przykryć, tam właśnie Jasiurkowski też, no powiedzmy, że robił robotę, strzelił tam właśnie bramkę, no i jakoś tak udało się nam dowieść tam pewne w sumie te trzy punkty, druga połowa tak bardziej na nas już działała, chociaż tam z przewagą bardziej grali, no ale trzeba było bardziej postawić wtedy na defensywę. I jakoś utrzymaliśmy ten wynik. Trzeba was pochwalić za też taką solidność w grze, jeżeli chodzi o osłabienia. Dzisiaj dwa razy osłabienie przez czerwone kartki, ale nie straciliście gola w tych dwóch osłabieniach. 10 minut daliście radę, to też trzeba pochwalić. No tak, właśnie bardziej, jak już straciliśmy tego jednego piłkarza na początku, no to bardziej staraliśmy zagęścić środek pola, żeby tam odciąć niektóre piłki. No i przesuwaliśmy dobrze, w sumie wszyscy powroty, utrzymywaliśmy piłkę i nie daliśmy tam przeciwnikowi dojść do strzału. W sumie chyba nawet nie wiem, czy oddali strzał. No dobrze mówisz chyba. No chyba nie, ale wracając jeszcze do tych sytuacji kartkowych, no właśnie, co się to dzieje właśnie z tą drużyną? Też były narzekania na sędziego, oczywiście macie do tego prawo, ale no macie wynik 7-3, a tu nagle głupie kartki, no dlaczego? No bo takie głupie w sumie też, no strata piłki, tutaj jakieś docinki, no i zawsze ktoś tam kopnie, jakaś atmosfera się pogorszy, no i ciśnienie też daje upust wtedy niekiedy, no. No i tak niestety bywa, trzeba później się męczyć w osłabieniu. Miejmy tylko nadzieję, bo dzisiaj wyszliście z tego bardzo fajnie. Tak jak mówię, może nawet skorzystacie doświadczenie na tym, bo potrafiliście załatać dziury dwóch zawodników, którzy musieli zejść. Ale te kartki mogą w rundzie rewanżowej ważyć, bo się nie kasują. No tak, no i to będzie ciężko wtedy już, ale myślę, że damy radę, bo spróbujemy utrzymać się. Znaczy, no spróbujemy, utrzymamy się na pewno. Dokładnie. Tego życzę miłych wakacji przy okazji dla całego prestiżu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.